Mamy 12:55 i zobaczcie, szlamek przyszedł i tu przy mnie przeleciał i sobie wszedł na taras, na chrupki i je. Nie zwraca uwagi. Zwraca uwagi, że ja tutaj robię, wiercę, bo proszę was, robię o takie zadaszenie, zaraz pokażę. Widzicie? O, tutaj. Odtąd dotąd. O, tu już jest szkielet. I proszę was, tu na tym zostanie rozciągnięta ta wykładzina podłogowa. O, ta. Także kotki będą mogły się tam układać na górze. A jednocześnie będzie cień. A kotki lubią takie. Zwłaszcza, że tu będzie wykładzina napięta. Na tym będzie to miękko. A kotki lubią na takim miękkim. A gdzie mój szramek był i mi uciekł tutaj? Kiciule, gdzie żeś poszedł? Gdzie on te bocianówki poszedł? Czy tutaj gdzieś poleciał? Znaczy, nie zwróciłem uwagi. O, jest tam. O, poleciał. Poleciał tam. Czyli go trochę wystraszyłem. Chodź, kicia. O Jezus, jak poleciał tam. Poleciał. No. To tak to wygląda. Także na razie zrobię przerwę w filmowaniu. Zamontuję to. I będzie dalszy ciąg. Zobaczycie, jak to wygląda. Mamy 13:31 i zobaczcie, przyszedł kotek, 4 białe łapki, pojeść i nie boi się mnie, niech sobie je, kiciulek, a ja idę wam pokazać to, co zacząłem mówić i pokazywać, jak to się mówi, koniec wieńczy dzieło, a to dzieło, to co to jest, tak jak jest podniebna promenada, to teraz zrobiłem podniebny taras. No i zobaczymy, jak to się będzie kotkom podobało. No tutaj mamy nasze ślepelko w stanie błogosławionym. O, obudziła się Mila, spała w bocianówce w domku tam. Filcowym, w samym rogu nad moją głową. Ja spałem na łóżku, ona w tym domku filcowym nade mną. Ale teraz wracając do rzeczy. To pokażę ujęcie z góry najpierw, żeby pokazać, jak to wygląda. O! Tak to wygląda. I tutaj jestem przekonany, że to się kotkom będzie podobało. Będą się tutaj kłaść, wylegiwać, biegać. Położyłem teraz karton, bo one też tak lubią sobie w karton jeszcze wchodzić. I tak to wygląda z góry, kochani. Teraz tylko czekać na pilota oblatywacza pierwszego, który tam wejdzie, przetestuje. No i wyda opinię. Tą opinią będzie to, czy kotki tam będą leżeć, czy będą chodzić, biegać, wypoczywać, przysypiać. Oj, muszę uważać, bo bym nadepnął. Zobaczcie, kto tu śpi. Kto ty jesteś? A, to Basiorek tutaj śpi.
Basiorku, zrobiłem taras podniebny. Pójdziesz sprawdzić, kiciulku? No, widzicie, gorąco jest. O, a tutaj Marybal śpi. Marybal, gorąco ci jest, Marybal. O, widzicie, tarasik też tutaj podniebny. Pod drzewami, pod drzewem, pod liściami, pod gałązkami. Chłodno, można się ochłodzić i można leżeć. Czyli jest to wykorzystane. Tylko nie wiem, gdzie jest reszta kotków. Na pewno gdzieś tam w trawie leżą. W poprzednim filmiku to pokazywałem, jak one tam się poukładały w tej trawie, w paprociach i się chłodzą. No bo temperatura poszła w górę dzisiaj. Dzisiaj było ciepło, jest ciepło. Ma być 2 stopnie cieplej niż wczoraj. No to zobaczmy, ile to jest na tą godzinę. O, to nawet więcej jest. 22,4 stopnia Celsjusza. No, ale to jest godzina dopiero w pół do drugiej. No, to jeszcze druga, trzecia to będzie najcieplej. No, a tak to wygląda z dołu. O, kochani, takie żerdzie są na tym rozpięte. Tylko jeszcze te gwoździe muszę pozaginać, żebym czasami głową się tutaj nie pokaleczył. O tych, ale to już kosmetyka, którą zrobię po obiedzie, bo muszę iść na obiad. O, mileńka, chodź kicia, zobacz, masz. Chodź. No, chodź tu. O, jest. Mamy pierwszego oblatywacza z musu. I co, kiciula? No jak tam? Coś ten nasz pilot oblatywacz za bardzo się nie kwapi do testowania, bo zaraz dał nogę. Nie ma co jak Romeo. On jest najlepszy w tych sprawach. Jego nie trzeba prosić. On sam tam wejdzie, to przetestuje. O, tak to wygląda. Z tej strony, w tym ujęciu. Jeszcze wejdę wyżej. Muszę wejść wyżej na ławkę, żeby pokazać. O, tak. Także, kochani, jak widzicie, mojego szaleństwa nie ma końca. Ale w tym szaleństwie jest metoda. No, dzisiaj ma przyjść paczka z Zooplusa. Zamówiłem karmę, bo mi się kończy Felix. Właściwie już się skończył Felix w saszetkach, galaretka. I tam też jest owalne taki do zabudowy drzwiczki. Drzwiczki tam są prostokątne, 14,5 na 14,5, ale obudowa, zabudowa tego jest okrągła, 24,5 cm. Ten otwór w beczce ma 19,5, także to śmiało tam zabuduje, żeby kotki, jak będą wchodzić, będzie chłodniej czy deszcz, to żeby im nie padało. No jest kwestia, które tam będą się bały wejść, bo nie wszystkie od razu umieją pokonywać tą plastikową te drzwiczki. No ale to myślę, że się nauczę. Romeo to tam umie. Ciotka tak samo. Julcia. Mamuśka. No zobaczymy, jak inne sobie będą radzić. Najwyżej zdejmę te drzwiczki, jeżeli będą miały problemy i będzie miało to stać puste, niewykorzystane. No, nasze dzwoneczki dzyń, dzyń, dzyń. Jak to w piosence zimowej, jadą saneczki, dzyń, dzyń, dzyń. No ale tutaj mamy wiosnę. Do lata jeszcze trochę zostało, do 22 czerwca. Bo dzisiaj mamy czwartek, 4 czerwca. No, a tu nasz Barybalek. Barybal, wstałeś? Wstałeś, Barybal?
Chodź, Baribal, zobaczysz coś. Chodź. Chodź, zobaczysz teraz pod niebie. Chodź, kiciulek. No nic, chyba się nie doczekam. Będę musiał czekać jednak na Romeo. Na fachowca, zawodowca, który to mi przetestuje, pokaże. Co, mileńko, no nie chciałaś. O, pieszczoszek jest. Pieszczoszek, a ty przetestujesz? Chodź, przetestujesz ty mi. Chodź, kiciulku. No, chodź tutaj. Zobacz, pieszczoszek. Widziałeś? No. Zobacz, kicia, co to jest. No teraz za bardzo tak kotki nie będą chciały tutaj siedzieć, bo jest gorąco. To wolą się chować. Także największe powodzenie to będzie tutaj już tak pod wieczór. Jak będzie chłodniej. Ale niech się zapozna. O! Czyżby on tak jak i Mila? Troszkę postoi, zaraz ucieknie. No tak. Oj, pieszczoszku. No tak, byłeś. O, chyba Romeo wrócił. Czy mi się wydawało? Koniec ogona, jako widziałem, jak się tu schował. Romeo, chodź, kiciulek. O, cztery białe łapki był w środku, zobaczcie, widzicie? No, na chrupki wszedł do środka. Specjalnie się nie bał, widzicie? O, kicia, chodź, kiciulku. Nie bój się, chodź. No, nasza mileńka, gorąco jej. Basiorek wyszedł. Romeo, chodź, coś ci pokażę. Chodź, kiciulku. Chodź. Na ciebie czekałem, wiesz? Chodź, kiciulku. Chodź. Zobacz. No, wejdź tu. O, muszę szybko teraz tutaj na ławkę i... Ha! No, Romeo, zobacz. No wiecie co, zobaczcie. Ta sama trasa. A, wolał się tu położyć. No ale dlaczego się wolał tam? Bo tam jest chłodno, cień. Czyli wniosek z tego, że jak będzie cień, to kotki się będą tutaj układać. Pieszczoszku, gdzie idziesz? Gdzie idziesz, kicia? Do Jaromina już lecisz? Poza parkan? Ha. Mila się chce z nim bawić. Gania go Mila. O, pogoniła go. Ale numer. No wiecie co? Pogoniła Mila go. I jak tam, Romeo? Podoba ci się taras podniebny, kicia? No nic, prawdziwy test zobaczymy wieczorem, jak się ochłodzi. Póki co, to było widać, co było widać. Trzech testerów na siłę, za bardzo się nie kwapiło. No nic dziwnego, gorąco, wolą się położyć w cieniu i się chłodzić, niż się wystawiać na słońce. No to jeszcze większy się labirynt zrobił, jeszcze bardziej zagmatwane, jeszcze bardziej udziwnione, ale cały czas powtarzam, mam nadzieję, że coraz bardziej to się będzie kotkom podobało. Więcej możliwości wyboru atrakcji i w związku z tym będą bardziej się trzymały tego miejsca. Bo tu ich będzie raj, małpi gaj czy koci gaj. I tu będą sobie wylegiwać się, tak jak choćby teraz. O, znowu Romeo zszedł sobie niżej i położył się na tym bocianim gnieździe nad tym domkiem. Tak, Romeo? No to tak, kochani, wygląda moja radosna twórczość. Człowieka, który ma czas, nudzi się i wydziwia, tak żeby się kotki nie nudziły,
bo dla nich to jest na pewno atrakcja.